Dobra, quakey z sitami. Duel. Poczekajcie, postaram się jeszcze lolka zapuścić. Bez kitu nie mogę lolka znaleźć. Dobra, tak do niego zadzwoniłem. Quake 14 życia? Nieśmiertelny? 25? No okej, okay, zieloną gardzi. Ładnie Steve. Kryć go. Czekajcie, bo Lalek nie odpowiada. Lalek, jesteś jeszcze na czasie? Na czacie? Jump do Reda. Niestety ja nie znam tego gościa w ogóle, nie wiem kto to jest. Wiem, że jakiś Rusek, ale generalnie co to za typ? Wiesz tego Reda? Tak, słyszę dźwięk. Poprawiam. No tak dziwnie trochę gra faktycznie ten chłop. Ta myszka teraz tak trochę, ten celownik tak poszedł przez ścianę. Bez kitu. No, Simon, ty znasz tego typa, tego Quake'a? Co?
Tyle co grałem z nim tam, nie wiem, parę razy. Tak to go nie znam. Wiem, że już jakiś czas temu, z 2 lata temu, podejrzewali go o cheatowanie, nie? Że z wallhackiem gościu gra. To miał takie podejrzane gry i teraz w sumie powróciło to, jak gościu się do tej ligi zapisał. No ale ja to oglądam i ja to widzę, jak on myszką przesuwa po ścianie, zobacz. No. To wygląda mega dziwnie. Jeszcze dodatkowo podobno, to sami nawet sami Ruscy go złapali, jak grali w teamach, w jakichś miksach, że gościu miał timingi na itemy, na które, jak oni twierdzili, nie mógł mieć timinga. I podawał im jeszcze czasy, nie? Także cholera wie, co on tam, wiesz, ma w tym Quake'u. No ale jak już był wcześniej podejrzany, to wiesz, no śmierdzący koleś i tyle, nie? Ale to dlaczego on gra w lidze w takim razie? No bo wiesz, nie ma takich twardych dowodów, żeby go, wiesz, całkowicie wykupić. No ale jak widać, że on... No zobacz, co on robi. No. Tak jakby bot w ogóle, tak jakby aimbot faktycznie leciał za... Dziwnie gra, powiem szczerze, bo generalnie Sae go podejrzewał o to cheatowanie, już nie tylko Sae, Holy, Barezi, ci, którzy tam w tej dywizji drugiej na pierwszych miejscach są. Jak grał z nimi, to ich na przykład Holiego to tak zbił jak psa, nie? A gra właśnie z ludźmi teoretycznie słabszymi, to nawiązywał walkę. W sensie, że nie były mecze takie bardzo, wiesz, jednostronne. Mm-hmm, nie, i zresztą to samo, nawet mu mapę jedną urwałem. I Sae też do mnie właśnie pisze, że kurde, no niemożliwe, nie? Że jakbyś mi demka przesłał, bo Holi grał z tym gościem, go zlał okropnie na ZTNC. Mnie Holi w sumie ograł, czy teoretycznie jest lepszy ode mnie, a ja go ograłem, tego Quake'a, nie? Także tak jakby, wiesz, podejrzewał, że ze słabszymi graczami nie używa wallhacka, czy jakichś tam cheatów, a tylko to włącza na tych lepszych, nie? Albo jak widzi, że zaczyna przegrywać, coś takiego. Chociaż no ze mną nie włączył, no przegrał ze mną ZTN-kę, także w sumie... No tak, ale to wiesz, może jedną mapę chciał... A może dla zakamuflowania siebie, nie? Tak. Dał mi wygrać może, nie? No bo to... No bo patrzę na tego chłopa, nie przełączam specjalnie. Mhm. No i takie ze 2-3 momenty widziałem dziwne, że o. Wiesz, część rzeczy to można niby usłyszeć, nie? Ale też miałem parę razy takie dziwne odczucie, że tak jakby coś było nie tak, no. Jest w ogóle, Sae też mi tam przesłał kiedyś demko, a jakby uruchomione, nagrany filmik z demkami, chyba z Holim ja grał. I nie tylko z Holi, chyba jeszcze z kimś tam. Z włączonym wallhackiem, nie? Toma podobno zrobił jakąś taką prostą aplikację, która uruchamia wallhacka, można wtedy sprawdzić, nie? Jak gościu się zachowuje, jak widzi przez ścianę. Jak śledzi myszką gościa i tak dalej, nie? No i było tak parę takich miejsc, że... Ale to chcesz mi powiedzieć, że ktoś naprawdę napisał wallhacka do Quake'a, tak? Tak, Toma to zrobił, no. Żeby z cheaterów, wiesz... obczajać. I Sae nagrał właśnie taki filmik z uruchomionym tym wallhackiem, żeby sprawdzić tego właśnie Quake'a, co on odpierdziela, nie? No teraz jak masz 2 minuty do końca, 17-2, to teraz faktycznie tak jakby tego nie odpalał. No ale miał takie tutaj... Bo już ma wygrany mecz, to co tam... To miał taką dziwną, miał 2-3 takie akty, że ta myszka tak za... Znaczy centralnie poszła za slitem, tylko za ścianą. Tak jakby się nie zapomniał. No. Nie, szafta jakiegoś nie ma mega. Nie, szafta nie ma jakiegoś super ansk, no. Ale nie wiem, czy to nie jest też jakiś fake, bo powiem ci, że on trochę gra, on nie gra jak jakiś taki, no nie noob, ale nie gra jak taki, no, gra tak spokojnie i wiesz, nie wali tymi lakietami na oślep. Nie, no tak, nie. No nie gra tak, nie widać, że to nie jest jakaś tam, jakieś nubostwo, tylko widać, że to jest albo jakiś fake bez kitu.
Znaczy wiesz, generalnie koleś to już trochę gra i on tam w Loktara nawet ograł, nie? Jakieś oglądałem mecze, nie wiem, w jakimś turnieju Own Age, czy nie wiem co to było. Czy w jakiejś ostatniej Duel Money?